Chorzenie Karoliny Szymczak, szokujące wyjawienie na antenie T.V.N. Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk, znani aktorzy, wzięli udział w swoim pierwszym wspólnym wywiadzie, gościąc w programie Dzień Dobry T.V.N. Aktorka podzieliła się z widzami swoją historią walki z endometriozą, chorobą, z którą się zmaga. Para aktorska jest znana z licznych sukcesów zawodowych. A także z życia prywatnego, które często znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Choć Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk są małżeństwem od 2019 roku, to dopiero teraz postanowili wystąpić razem w programie telewizyjnym i podzielić się swoimi doświadczeniami. Podczas wywiadu Karolina Szymczak otwarcie opowiedziała o swojej walce z endometriozą, chorobą, która sprawia, że doświadcza silnych bólów miesiączkowych, bólów lędźwiowych i problemów z jelitami. Dzięki wsparciu męża oraz świadomości społecznej na temat tej choroby, aktorka może liczyć na zrozumienie i pomoc. Kropka po wywiadzie para wyszła przed studio, gdzie czekali na nich fotoreporterzy. Z uśmiechem na twarzach udzielili się przed obiektywami, prezentując eleganckie stylizacje. Piotr Adamczyk w eleganckim płaszczu i jasnej koszuli, uzupełniając swój strój modną czapką, podczas gdy Karolina Szymczak postawiła na długi płaszcz i efektowny szal. Oboje wyglądali bardzo szykownie i zgranie. Ich pierwszy wspólny wywiad oraz stylowe pojawienie się przed studiem DDTVN z pewnością przyciągnęły uwagę mediów i fanów, potwierdzając ich silną więź zarówno na planie zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Reakcje na wspólny wywiad Karoliny Szymczak i Piotra Adamczyka były bardzo pozytywne. Zarówno fani, jak i media docenili otwartość aktorki w kwestii walki z endometriozą oraz wsparcie, jakie otrzymuje od swojego męża. Wielu osobom przypadła do gustu również elegancka prezencja pary podczas pojawienia się przed studiem. Po wywiadzie wiele osób zainteresowało się tematem endometriozy, która nadal pozostaje niedocenionym problemem zdrowotnym wielu kobiet. Wspólne wystąpienie aktorskiej pary wzbudziło również sympatię widzów, którzy docenili ich zgodność i wsparcie dla siebie nawzajem.